Witam wszystkich ponownie w Dolinie Lodowego Wichru. Dzisiaj zwiedzamy sobie wieżę magów. Oto duży żelazny golem. Duże żelazne golemy są złe. Pamiętamy z poprzednich naszych potyczek, potrafią puszczać bąki. Co jacyś uczniowie? Się zbliżasz, gnolokło odkłada księgę, którą zdawał się czytać i zwraca twarz ku tobie. Kieruje uszy do przodu i przygląda się bacznie. Jesteś gnolem? Kiwa głową i czyży zęby w szerokim grymasie. Nie masz pewności, czy uśmiecha się do ciebie, czy pokazuje ci kły. Potrafisz mówić? Potrząsa głową i marszczy twarz. Dobra, nieważne, idziemy sobie. Tak, nic ciekawego od niego się nie dowiemy. No jak, wieży magów zawsze to bywa. Myślę, że mogę. Coś wybucha, coś iskrzy, coś się dzieje. Tak. Nie ma żadnych pułapek. To jest ciekawe. Księga zaklęć Urika Szarego. Szarego powiadasz. I jakiś. Jakaś maczuga. Jakieś bełty, bełt korozji plus jeden, bełt korozji plus jeden. Dobra, jeszcze tą maczugę sprawdzimy. Głowołup. Niecenie 33% szans na zadanie dodatkowych 1k6 obrażeń obuchowych. 20% szans na wywołanie zamętu ofiary. No to jest ciekawe. Co my obecnie mamy? Morgenstern plus 4. Chyba weźmiemy sobie głowę łupa. Kto by nie chciałby mieć głowę łupa? Tak. Co my tu jeszcze mamy? Ten stół i wszystko, co się za nim znajduje, jest pokryte dziwną naroślą. Ej, nie wchodzimy tam lepiej. Się dziwne rzeczy tu dzieją. Jakiś goblin? Ja witam, ty podróżniku. Ja Venego, uczeń Urika Szarego. Ja w czym ci pomóc? Jesteś goblinem. Ta, ja Venego goblin, ja potomek Venoga. On pierwszy goblin czarodziej. Kim jest Venog? On pierwszy uczeń Urika, on teraz bardzo znany czarodziej. Nigdy o nim nie słyszałem. Cóż, ty nie goblin. Ja nie być zaskoczony. Dobra, nieważne. Tak nie ma nam już nic ciekawego do powiedzenia. No i tu są już schody na górę. Więc wyjdziemy. Ma kolejny żelazny golem. Mnóstwo żelastwa musieli tutaj naznosić czarodzieje, żeby tyle golemów zrobić. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Harfa! Dla mnie to bardziej wygląda jak rura do odkurzacza. Ale dobra, uwierzymy, że to jest harfa. Harfa bez strun. Dzięki harfie można skorzystać z uzdrowienia raz dziennie. Można na niej grać tylko bardzo wyjątkowej sprawności, mądrości, talentu. Minimalna mądrość 13. Czy mam... Nie. To trochę problemu nam sprawia. Uzdrowienie raz dziennie przydałoby się. A skoro nie mamy mądrości, może mamy czarne wzmocnienie mądrości? Siła byka. Nie, chyba nie mamy. Szkoda. Moglibyśmy dać mu ten pierścień, co tu ma jakiś wszystkich bogów, mądrość plus 5. A to by zabrało mądrość kapłanowi. To chyba się nie opłaca. No cóż, szkoda. Uzdrowienie raz dzienny. No cóż, szkoda. Już się robi. Bardzo przydatny przedmiot. Księga myty Mythala Orika. Weźmiemy sobie, czemu by nie. Leży sobie, nie jest do ziemi przył. O, księga Imatera. Też może się przydać. Bierzemy wszystko, co się da. Taka jest już dewiza poszukiwaczy przygód. Tu jest ten Orik szary, ale wiecie co, jakoś nie czuję się w humorze, żeby z nim gadać. Po prostu
O, jakieś kości. Zarobimy mu kości i spadamy. Damy je krasnoludowi. Do kolekcji, tak. Mamy kolekcję kości i mamy kolekcję martwych kotów. Załatwię to. Jak to nie rozumiecie tego? To jest hobby. Nie musicie tego rozumieć. Co? Zauważy się, że w Icewind Dale 1 tutaj było jakieś przejście. Czy coś. Jakiegoś ważnego miejsca, ale teraz nie ma. Coś trudno. W Icewind Dale 1 również zdało się, właściwie było się, odwiedzało odciętą dłoń. Na pewno to też było jedna z ważniejszych lokacji. Zgoda. Ale już nie jest. A, właśnie. Wypełniliśmy właśnie zadanie od jednego z tych magów na drugim poziomie. Kazał on nam pójść do tej wieży i spenetrować ją, co właśnie zrobiliśmy. Więc liczę na jakąś drobną zapłatę za nasze fatygi. Więc pójdźmy z nim porozmawiać. Woli ścisłości Bart będzie gadał. Tywiański mag. Wesenei. Tak on się to nazywa. Dziwak. Powracasz. Kiedy ostatnio rozmawialiśmy, prosiłem cię o rozwiązanie rebusu przy portalach wieży maga. Czy udało ci się? Tak, rozwiązałem rebus. Jak rozwiązać rebus? Wzór jest następujący. Cyk, 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 cyk. Już, dobra. Doskonale! Mam dla ciebie jeszcze jedno zadanie. Czekaj, powiedziałeś, że zaoferujesz mi członkostwo w enklawie, jeżeli wypełnię to zadanie. Zrobię to, jeżeli wykonasz dla mnie jeszcze jedno zadanie. No dobra, co mam zrobić? Skoro już wiesz, jak dostać się do wieży, wróć tam i przynieś mi kilka rzeczy. Jakie rzeczy? Potrzebuję wieży trzech przedmiotów. Są to kości Larela, księga Mythala oraz księga Zakończolika. Mam już te przedmioty, Wese. Dobra robota, daj mi te przedmioty, proszę. Jestem wręcz zaskoczony. Niestety nie mam dla ciebie więcej zadań. Przejdź innym razem. Czekaj, 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 czekaj. Powiedziałeś, że zaoferujesz mi członkostwo w enklawie, jeżeli wypełnię to zadanie. No cóż, mniejszym oferuje ci członkostwo w naszej enklawie. Oczywiście musi być ono przyjęte głosem większości obecnych członków. Wątpię, czy coś z tego będzie. Czemu? Nasza enklawa jest otwarta dla tych, w których żyłach płynie tajańska krew. Chyba się nie kwalifikujesz. Dobra, szukałeś mnie. Nie, ja wywiązałem się z mojej obietnicy. W całości obiecałem ci, że zaoferuję ci członkostwo. Nie obiecałem ci przyjęcia. Sporo wysiłku kosztowało mnie zdobycie tych przedmiotów. Chyba powinienem zostać za to jakoś nagrodzony. Bardzo dobrze, jako czerwony mag Tej wykonuje zaczarowane tatuaże. Możesz wybrać jeden z nich. Wielka odporność, błyskawiczny refleks lub żelazna wola. Czy ci to odpowiada? Jeżeli dysponujesz już którymś z tych atutów, tatuaż go nie zwiększy. Wybierz tylko jaki. Dobra, muszę przemyśleć. Jakie paladyn mógłby sobie zrobić tatuaż? Jakie on ma rzuty obronne? Plus 21, plus 15, plus 15. Tak. W porównaniu do już innych rzutów obronnych to całkiem nieźle. Ale może mieć wyższy rzut obronny na, nie wiem, na refleks. Jakieś zgoda. Słucham. Niech tylko przyjdzie tutaj. Mam nadzieję, że w jego paladyńskim kodeksie nie jest zapisane brak możliwości robienia tatuaży. Tak. Refleks. Bardzo dobrze. Wytatuj Mario Van Kool. Dobrze, warunki naszego porozumienia zostały wypełnione i nie potrzebuję już waszych usług. Ale my potrzebujemy jednej jeszcze twojej usługi. Muszę porozmawiać z tobą w dość istotnej sprawie. Wydaje mi się, że członek twojej enklawy, Zaem Astyr, został zamordowany przez Cedrina Zilla, bibliotekarza.
To bardzo poważny zarzut. Jakie posiadasz dowody na poparcie swoich słów? Pozwól mi wytłumaczyć. Otóż tak było, że on chciał zbyt zadzić. Rozumiem. Tak, twoje słowa mnie przekonały. Dopilnuję, żeby Cedrin został ukarany za swoją zbrodnię. Dobra, uważam, że sprawiedliwości powinno stać się zadość. You are screwed. Uznałem cię za winnego zamordowania członka klawy Cedrinie. Zapłacisz za to swoim życiem. What? Bye bye, Cedrin, bye bye. O, patrzcie, coś wydropił. Chyba musimy się tam przejść. I tak, jak widać, szanujący się magowie nie korzystają z nóg. Wszędzie się teleportują. Tak, po co miałby się męczyć, korzystać z tego prymitywnego sposobu przemieszczania się, jakim są mięśnie, łydek i tak dalej. Przecież dla jakichś pospólstwa. Dobra. Zobaczmy, Cedrinie, co tam miałeś ciekawego. Jakiś płaszcz, naszyjnik. Chyba to same krapy. Jakiś płaszcz ochronny, sztylet plus coś. Standardowe wyposażenie maka. Plus 4. Mam. Krap. Sztylet plus 5. Krap. Płaszcz ochrony plus 2. Krap. Amulet tarczy. Magiczna moc. Rzuca czar tarcza. Krap. Czy może ktoś nie ma jakiegoś amuletu? Wszyscy mają jakiś amulet. No, a przy okazji jest chyba, są chyba dwie osoby, które dosyć ucieszą się o śmierci zabójcy. Więc porozmawiajmy z nimi teraz. Kaw, przyszedłem powiedzieć ci, że człowiek odpowiedzialny za śmierć Zaema został odnaleziony i ukarany. Niech ten bękart zgnije w otchłani. Dziękuję ci, że mi to powiedziałeś. Dobra, spoko. Powiedziałem ci tylko to o tym tylko dlatego, żeby dostać te 750 expa, więc w sumie spoko. Miłego dnia. Nie dla Cedrina, on już nigdy nie będzie miał miłego dnia. Znaczy, tak sądzę. Dobra, teraz na górę. Przejdziemy się tutaj. Jakieś rozkazy? Zgoda. I Brillo, przyszedłem powiedzieć ci, że człowiek odpowiedzialny za śmierć Zaema został odnaleziony i ukarany. Doprawdy jestem wam głęboko wdzięczna za tę wiadomość. Przynajmniej w końcu zatriumfowała sprawiedliwość. Dobra, dzięki za ekspy. Dobra, zobaczmy. O, refleks plus 17, poprawił mu się o 2. Fajnie, fajnie. Ale dalej nie ma dodatkowych zaklęć. Ale może ma? Nie, czwarty poziom. To chyba maksymalny póki co. Piąty chyba ma jakiś na 21 poziomie czy coś. Nie wiem. W każdym razie przydałoby się odpocząć. I zmiana planów. Najpierw pójdziemy do wieży kapłanów. Potrzebujesz mnie? Ale najpierw przydałoby się parę zaklęć ochronnych. Tam, nie mam sobie te... Rzuć to. Czemu mogę służyć? Ty rzuć. To. Gotowe. Tutaj. Trzeba coś zrobić jak należy. A ile teraz ma rzutu obronnego na plus 19? Mało, nieźle.
Zamieniam się w słuch. W sumie się nie zwiększyło, więc... Nie, 17 na... Bah, nie wiem już. Pomyliłem się gdzieś. Dobra, wieża kapłanów. Quick save. I wchodzimy tam. Siema, jest tu kto? Ktoś tu był przed chwilą, widzieliście. Posąg Seun. Posąg Ilmatera. Skrzywiony posąg przeróżnego Ilmatera. Wygląda na to, że w piedestale jest miejsce, by położyć tam przedmioty wymagane podczas jakiegoś rytuału. To będzie ten nasz cały rytuał oczyszczenia. Intruzi! Zabić ich natychmiast! Nienawistnik. Pan zniszczenia. Pan zniszczenia. Co mogę dla ciebie zrobić? Chyba rzucę im plugawy uwiąd. Mam nadzieję, że tutaj nikogo z moich nie złapie. Słup ognia. Mówisz, że zrzucasz słup ognia. Ja ci powiem ci... Nie ma słupa ognia, proszę pana. Rzuć przywołanie boskiej mocy, czemu nie, czemu by nie. Ty rzuć sobie jakąś modlitwę. Ty śpiewaj. Ty masz już boską moc, więc tam bij się. Wow, aż tutaj doszedł ten plugawy uwiąd. Ma zabójczy zasięg. A, uzdrowił się, niedobry pan. A właśnie, i jakie ma statystyki paladyn z boską mocą? Plus 4, plus 3. Potencjalne obrażenia 10 do 17. Nie jest źle. Nie jest źle. No nawet ty możesz się bić, pozwalam ci. Nie będzie z tym problem. Nie ma przywołania boskiej mocy. A może jest. Morderstwo najpodlejsze. No dobra, tyle. Zwycięstwo najszlachetniejsze. Jestem. No wiem, że jesteś. Zobaczmy, co oni tu mieli. Jakiś kostur? Znowu jakiś kostur. Znaczy, jak ktoś ma taki sam kostur, parę osób, to znaczy, że nie opłaca się go nawet podnosić. Młot bojowy. Laska korozji. Ble. Młot ogłuszenia plus 2. Ble. Naszyjnik wysadzany kamieniami Zios. Ne. Już nawet nie chce mi się tych błyskotek wszystkich ponosić. Święty symbol Jachtuk Zawima. Może pamiętajcie tą śpiewkę, że aby teleportować się po wieży, potrzebne nam będą te święte symbole Jachtuk Zawima. Uła! Jakaś pułapka. I martwy kot. Tekstura wybuchów, zawsze się przyda. Antidotum. No wyłaź tam w paladynie. Daj tą miksturę wybuchów jemu. Nadal jesteś przeciążony. A, martwy kot. Oddaj mi martwego kota krasnoludowi. On kolekcjonuje martwe koty. Dobra, łącznie mamy już trzy te symbole. Jak tu Xavima. Tak? Trzy. Potrzebne nam są jeszcze trzy. Po jeden dla każdego członka drużyny. Trzeba zwolnić jeszcze trochę miejsca. Tak, ja często i tak zapisuję gry. Aha. Wiecie co? Zajmiemy się tymi panami w następnym odcinku. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę.
Następnym razem wyrżniemy to wszystko w pień, pozbieramy tyle symboli, jak tu ksawimy, ale się da. Wyjdziemy wyżej w wieżę. No i nie wiem, potem chyba została nam jeszcze wieża wojny do obskoczenia. Więc jeszcze raz dziękuję za uwagę i na razie.